W dzisiejszym moim filmie przedstawię Wam postać generała Kazimierza Sosnkowskiego, naczelnego wodza polskich sił zbrojnych na zachodzie w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, dlaczego generał Sosnkowski został z tego stanowiska zdymisjonowany i kto najbardziej o to zabiegał. Generała Kazimierza Sosnkowskiego prawie nie ma w polskiej historii czasów II wojny światowej. W przeciwieństwie do jego poprzednika na stanowisku naczelnego wodza, generała Władysława Sikorskiego. A szkoda, bo generał Sosnkowski był jedynym Polakiem, który odważył się powiedzieć Brytyjczykom prawdę na temat tego, jakimi są dla nas sojusznikami. Ta prawda kosztowała go nie tylko stanowisko naczelnego wodza, ale także konieczność opuszczenia Wielkiej Brytanii. Zanim Sosnkowski został naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych, miał już za sobą długą i barwną karierę. Ta kariera zaczęła się w 1905 roku, gdy poznał Józefa Piłsudskiego, jednego z liderów polskiej Partii Socjalistycznej. To właśnie wtedy związał się z Piłsudskim i jego frakcją rewolucyjną PPS-u. Bardzo szybko zdobył zaufanie Piłsudskiego i stał się jego najbliższym współpracownikiem. To Sosnkowski był pomysłodawcą utworzenia Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, które miały walczyć o polską niepodległość. W czasie I wojny światowej Sosnkowski zawsze był blisko Piłsudskiego. To on znacznie częściej niż Piłsudski dowodził pierwszą Brygadą Legionów. Gdy w 1917 roku doszło do kryzysu przysięgowego w legionach, Sosnkowski został aresztowany razem z Piłsudskim i trafił do więzienia w Magdeburgu. I razem z nim w listopadzie 1918 roku powrócił do odrodzonej Polski. W niepodległej Polsce Sosnkowski, jako dobry organizator, zajął się tworzeniem polskiego wojska, chociaż był wówczas jedynie wiceministrem spraw wojskowych. Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, Sosnkowski zajmował się logistyką polskiej armii. Chociaż w czasie bitwy warszawskiej powierzono mu stanowisko obrony odcinka Warszawy, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej Sosnkowski udał się z misją na Górny Śląsk, gdzie miał wesprzeć trzecie śląskie powstanie. W końcu 1922 roku, gdy został ministrem spraw wojskowych, popadł w konflikt z Piłsudskim. Ten konflikt był spowodowany Inną wizją Sosnkowskiego kierowania polską armią. W rezultacie utracił poprzednie zaufanie Piłsudskiego. Zamach majowy Piłsudskiego był osobistym dramatem dla Sosnkowskiego. Sosnkowski podjął wówczas próbę samobójczą, na szczęście nieudaną. Co rzeczywiście było przyczyną tej próby samobójczej, do końca nie jest jasne. W każdym razie Sosnkowski. Wolał nie wracać do tego incydentu. W drugiej połowie lat 20. Sosunkowski pełnił różne funkcje w polskiej armii, ale nie były to funkcje zbyt ważne. To on jako pierwszy alarmował o nieuchronnej wojnie z Niemcami. W latach 30. Sosunkowski opracował nawet plan polskiej wojny obronnej na wypadek agresji Niemiec. Tyle tylko, że ten plan został zignorowany przez rządzących. Po śmierci marszałka Piłsudskiego, Sosnkowski został jeszcze bardziej zepchnięty na polityczny margines. Gdy 1 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę, Sosnkowski był bez przydziału. Przypomniano sobie o nim dopiero po 10 dniach, kampanii, kiedy powierzono mu dowództwo frontu południowego, który miał bronić linii Sanu, ale było już za późno na skuteczną obronę. Pomimo tego Sosnkowski starał się dowodzić podległymi oddziałami i podejmować bitwy z Niemcami. Jedna z nich pod Jaworowem, niedaleko Lwowa, okazała się nawet zwycięską. Ponieważ jego oddziały rozbiły elitarny pułk SS Germania. Ale 17 września 1939 roku i sowiecka napaść na Polskę ostatecznie przekreśliła możliwości skutecznej obrony. W zaistniałej wówczas sytuacji Sosnkowski postanowił rozpuścić podległe oddziały wojska i przedzierać się na Węgry. Po dramatycznej przeprawie przez Karpackie Gorgany wraz z trzema towarzyszami dotarł na Węgry. Stamtąd przedostał się do Francji. Gdy 11 października 1939 roku dotarł do Paryża, w Paryżu funkcjonował już rząd generała Władysława Sikorskiego, który jednocześnie został naczelnym wodzem. Po przybyciu do Paryża prezydent na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz zaproponował Sosnkowskiemu objęcie urzędu prezydenta, ale Sosnkowski odrzucił tą propozycję. Po wielu politycznych grach, jakie się wówczas toczyły w Paryżu w polskim kręgu, został ministrem besteki w rządzie Sikorskiego, ale Sikorski nie miał do niego zaufania. W listopadzie 1939 roku Sosnkowski został przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw kraju, a potem został komendantem głównym powstałego w kraju konspiracyjnego związku walki zbrojnej. De facto Sosnkowski został wówczas zastępcą naczelnego wodza, czyli generała Władysława Sikorskiego. To Sosnkowski opracował zasady funkcjonowania Związku Walki Zbrojnej, metody jego finansowania oraz łączności z polskim rządem we Francji. W czerwcu 1940 roku, po upadku Francji, Sosnkowski kierował ewakuacją resztek polskiej armii do Wielkiej Brytanii. Gdy znalazł się w Wielkiej Brytanii, Sikorski zaczął traktować go jako polityczne zagrożenie. Zauważyły to brytyjskie służby, które w jednym ze swoich raportów skonstatowały, że Sikorski jest zazdrosny o Sosnkowskiego. I dopóki będzie premierem, Sosnkowski pozostanie na uboczu. Do prawdziwych napięć w relacjach Sosnkowskiego i Sikorskiego. Doszło wtedy, gdy 30 lipca 1941 roku został podpisany polsko-sowiecki układ, który przeszedł do historii jako układ sikorski mański. Sostkowski uważał podpisanie tego układu za błąd, ponieważ jak twierdził, nie zabezpieczał on polskich interesów, a zwłaszcza nienaruszalności polskiej granicy ze związkiem sowieckim. Nowy rozdział w karierze Sosnkowskiego zaczął się po śmierci generała Władysława Sikorskiego, do jakiej doszło w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Zaistniała wówczas konieczność jak najszybszego powołania nowego premiera i nowego naczelnego wodza. Tym ostatnim oczywiście został generał Kazimierz Sosnkowski jako najwyższy rangą polski wojskowy. Ale nowym premierem został Ludowiec Stanisław Mikołajczyk. Ten układ personalny od początku nie był dobry, ponieważ nie gwarantował dobrej współpracy pomiędzy premierem a naczelnym wodzem. Sosnkowskiego i Mikołajczyka różniło wszystko, a najbardziej wizja naszych relacji z Sowietami. O ile Mikołajczyk dążył do porozumienia z Sowietami. O tyle Sosnkowski nie miał złudzeń co do prawdziwych intencji Związku Sowieckiego. Był przekonany, że Związek Sowiecki dąży do podporządkowania Polski i uczynienia z niej XVII Republiki Sowieckiej. Jako naczelny wódz, Sosnkowski był przeciwny planom akcji burza która przewidywała podjęcie akcji zbrojnej w momencie wycofywania się Niemców. Był również przeciwnikiem idei powstania w Warszawie. Wielokrotnie o tym pisał w depeszach kierowanych do Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Ostatnia z tych depesz wysłana 28 lipca 1944 roku, w której Sosnkowski przestrzegał komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora Komorowskiego przed powstaniem i jego skutkami nie dotarła na czas na pewno Sosnkowski popełnił wówczas błąd nie wydając kategorycznego zakazu podejmowania powstania w Warszawie na co nalegał generał Władysław Anders w każdym razie gdy powstanie już wybuchło Sosnkowski robił wszystko aby udzielić Realnej pomocy walczącym. Kierował do aliantów apele o udzielenie militarnej pomocy walczącym w Warszawie powstańcom. Gdy szansa na to malała, zaczął żądać od aliantów samolotów, którymi mógłby dokonać desantu do Warszawy pierwszej brygady spadochronowej. Gdy mu tego odmówiono, Sostkowski zdecydował się na radykalny krok. 1 września 1944 roku, dokładnie w piątą rocznicę wybuchu wojny, wydał rozkaz nr 19 skierowany do żołnierzy Armii Krajowej. W tym rozkazie oskarżył Brytyjczyków o podstępne wciągnięcie Polski do wojny z Niemcami, o nieudzielenie jej militarnej pomocy pomimo sojuszniczych gwarancji, oraz zarzucił obojętność. Aliantom wobec powstania w Warszawie. Tą obojętność Sosnkowski nazwał w swoim rozkazie obciążeniem sumienia świata, grzechem krzywdy straszliwej i w dziejach niebywałej. Tak nie mówił żaden polski polityk ani wojskowy, ale Sosnkowski zabrał w ten sposób głos, dobrze wiedząc, co za to go spotka. Premier Stanisław Mikołajczyk uznał rozkaz Sostkowskiego za obrażający uczucia narodowe Polaku. Ale rozkaz Sosnkowskiego zdenerwował Brytyjczyków, a najbardziej premiera Winstona Churchilla. Wskutek nacisków tego ostatniego Sostkowski został 30 września 1944 roku zdymisjonowany. Został wówczas uznany w Wielkiej Brytanii za swoistą personę non grata. Sosnkowski wyjechał wówczas na urlop do Kanady, z którego już nigdy nie powrócił. Brytyjczycy poprosili kanadyjskie władze, aby zatrzymały go u siebie i zmusiły do tego, aby nie zabierał głosu w sprawach politycznych. W 1949 roku Brytyjczycy odmówili mu wizy wjazdowej do Wielkiej Brytanii. Mało tego, wpłynęli również na amerykanów, aby nie wpuścili go do Stanów Zjednoczonych. Sosnkowski, odcięty od pieniędzy londyńskiego rządu, musiał sam zadbać o swój los. Zapisał się na kurs stolarski, a potem zaczął parać stolarstwem. Po jakimś czasie nabył niewielką farmę w okolicach Arundel, kilkadziesiąt kilometrów od Montrealu i zaczął ciężko pracować na roli, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Tyle kosztowała naczelnego wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego prawda na temat polityki Wielkiej Brytanii wobec Polski w dobie II wojny światowej. W postaci generała Kazimierza Sosnkowskiego poświęciłem swoją uwagę na moim najnowszym audiobooku zatytułowanym Wielcy Polacy... XX wieku. Ten audiobook jest już w sprzedaży. W następnym moim filmie opowiem Wam o gwałtach, jakich dopuszczała się Armia Czerwona w wyzbalanych krajach. Dowiecie się, jakie miało to skutki. Ten film zatytułowałem Armia Gwałcicieli. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.